Dzień dobry, nazywam się Tomek Biskup i witam w pierwszym odcinku podcastu Zdarzyło się w trasie, do którego zapraszam komików i innych wykonawców scenicznych, żeby opowiadali o dziwnych występach, sytuacjach po występach i rzeczach, które dzieją się w trasie. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Skubida, magik, który zajmuje się przede wszystkim iluzją komediową. Cześć Skubi, jak tam? Siemanko, bardzo dobrze. Słuchaj, chciałem, żeby słuchacze podcastu się trochę dowiedzieli o tym, czym się zajmujesz i może najlepiej będzie, jak to zrobimy w ten sposób, że po prostu opowiesz, jakie występy masz w tym tygodniu. W tym tygodniu? No to w tym tygodniu występuję jutro, bo dzisiaj jest 13 lutego, czy tam lutego? I ja nie wiem, okay. Szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia. Więc jutro występuję w Walentynki we Wrocławiu. Tam pokaz biletowany, który ja nazwałem magiczny stand-up, ale jest to po prostu show, które jest połączeniem magic show i takiego, no, iluzji i komedii. I są w tym też jakieś tam elementy stand-upu, więc takim występem obecnie jeżdżę gdzieś po Polsce i występuję, w sensie, że można kupić bilet i na to przyjść. To słuchajcie, to jeśli w momencie publikowania podcastu za prawdopodobnie miesiąc znajdziecie wehikuł czasu, możecie się cofnąć i kupić bilety na występ Skubiego we Wrocławiu 14 lutego, to ja doprowadziłem do tego zamieszania, ale prawdopodobnie Skubi będzie robił występy na Walentynki też w przyszłym roku, być może w innych miastach, więc możecie czyhać, możecie szukać, gdzie go można obejrzeć. A jeszcze jakie występy grasz w tym tygodniu? No i występuję w czwartek, czyli dzień po Walentynkach, w hotelu Diament w Ustroniu i tam po prostu oni mnie bukują na każdy czwartek przez ferie i wakacje i robię tam takie show familijne, przychodzą po prostu goście hotelu, rodziny. Przychodzą goście hotelu, czyli grasz dla ludzi z całej Polski, ale w jednym miejscu. Można powiedzieć. Można tak powiedzieć, choć na przykład ferie to się śmiesznie jakby miastami segreguje, no bo jakby w danym momencie mają ferie dane miasta, więc jakby tam jeden czwartek jest 90% Warszawy, drugi czwartek 90% Śląska, a w ogóle jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie końcówka marca, gdzie już nie ma ferii. Co, Podlasie, tak? Nie, Czesi. Bo jakby tam jest blisko do czeskiej granicy i tam ich klientami są Czesi, więc będę występował dla tych Czechów. Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie, no bo jakby na tych występach tam się czasem zdarza, że jest parę osób z Czech, ale w tym marcu, w środku tygodnia, gdzie w Polsce nie ma ferii, z tego co wiem, to ma być większość Czechów. I oni jakby nie mówią, znaczy część może mówić po angielsku, część nie, więc będę robił jakiś czyli taki miks polskiego, angielskiego i czeskiego i zobaczymy, jak to będzie. Magiczna pantomima, tak. Można powiedzieć. Czyli czekaj, do marca masz czas, żeby się nauczyć podstaw czeskiego, tak? No jakby tam raczej jakiś, ja występuję w Czechach dosyć regularnie, może nie, że często, ale tam dwa razy do roku co najmniej w Pradze. Bo tam jest taki Magic Bar, Illusion Bar, który po prostu organizuje występy iluzjonistów kilka razy w tygodniu. No a że w Czechach iluzjonistów nie ma super dużo, no to jakby zapraszam iluzjonistów z całego świata. No żeby w miarę ten repertuar i różnorodność była. Bo taką minę zrobiłeś, jakbyś się zaskoczył. Nie, bo ja się zaskoczyłem, tylko czymś zupełnie innym, bo właśnie mam takie przeświadczenie, może błędne, że w Czechach rozrywka stoi wysoko i że Czesi lubią się śmiać, lubią się bawić i byłem pewien, że w Czechach iluzjonistów też będzie sporo. Nie chciałbym powiedzieć, że jest mało, zakładam, że porównywalnie jak w Polsce. Na pewno w Czechach jest dużo więcej, wydaje mi się, hobbystów, iluzjonistów, ale takich zawodowych, którzy jakby żyją tylko z występowania, jest dużo mniej. No ale też zakładam, że po prostu zapraszają z różnych części świata tych iluzjonistów, no bo to jest fajne, różnorodne i ciekawe. Więc tam, no to ja tam występuję po angielsku, co prawda, no ale jakieś tam pojedyncze słowa, nie wiem, u nas jest dzień dobry, tam jest dobry dzień, to jakby nie jest jakiś problem. Zakładam, że cały występ, jakbym zrobił po polsku dla tych Czechów, to niby jakieś 70-60% zrozumieli. Tak, u nas jest dziobak, u nich jest ptakopysk. Nie mam pojęcia, po co to powiedziałem, ale z tego co pamiętam, dziobak to jest autentycznie ptakopysk albo coś podobnego.
po czesku. A właśnie, skoro już się zacząłeś uczyć tego czeskiego... Nie to... zacząłem. Nadinterpretacja jest bardzo duża. Dobrze, że wyprowadziłeś mnie z błędu, ale skoro znasz tych parę słów po czesku, to jakbyś powiedział najdziwniejsze słowo czeskie, jakie znasz. Najdziwniejsze? Nie wiem, w sensie nie, ono nie jest może dziwne, ale tam tak potocznie na piersi, na cycki się mówi kozy. Tego nie wiedziałem, tego nie wiedziałem. Myślałem, że powiesz szukać, że uprawiać seks to jest szukać, a, tylko okay. Takie bardziej potoczne. Chociaż nie jestem pewien, czy to jest potoczne czy nie, ale nie miałem pojęcia, że piersi to są kozy. Dobra, występujesz wszędzie od hotelu Diament w Ustroniu po Pragę. A powiedz mi, bo wiem, że czasami jeździsz poza Polskę, gdzie byłeś najdalej? Z występem. Z występem, gdzie byłem najdalej, no to pytanie, co jest dalej, czy Londyn, czy Amsterdam, ale no to okay. Chyba dwa takie najdalsze miejsca. W Amsterdamie jest organizowany Amsterdam Magic Show, który organizuje mu już teraz znajomy iluzjonista z Holandii, z Amsterdamu, Fritz. Chyba go zresztą poznałeś. Tak, poznałem. Fritz with a Z. Tak, i on tam organizuje po prostu tam regularne występy biletowane, na które ludzie, którzy są w Amsterdamie, mogą kupić bilet i przyjść. A z racji, że ja organizuję z różną częstotliwością, co prawda, ale Kraków Magic Show, czyli regularne biletowane występy, na które ludzie, którzy są w Krakowie, mogą kupić bilet i przyjść. No to gdzieś się tak, można powiedzieć, dogadaliśmy na zasadzie wymiany w cudzysłowie, że ja zaprosiłem jego z jego występem do Krakowa, do Polski, a on mnie zaprosił z moim występem do Amsterdamu i to już nie raz, tylko już chyba ja byłem w Amsterdamie już dwa razy, on był w Polsce dwa razy, w tym roku znowu robimy taką wymianę, że ja jadę do Amsterdamu występować, on przyjeżdża znowu do Polski. Czyli taki barter, można powiedzieć, iluzjonistyczny. Możecie sobie poszukać przy okazji Fritza with a Z gdzieś w social mediach, zobaczyć, co gość robi. A jakieś imprezy firmowe grasz w tym tygodniu? Albo wesela? Nie, wesel ostatnio, nie wiem z czego to wynika, gram mało bardzo, co mnie trochę w sumie cieszy. Chwilowo z marca. Z lutego, przepraszam. Chwilowo z lutego to wynika. Okej, okay, ale nie, chodzi mi, że jak tak popatrzę rok wstecz, to wydaje mi się, nie wiem, że może 2-3 wesela zagrałem. I wcześniej to grałem często 2-3 na miesiąc. Przez cały rok? Nie tylko w sezonie weselnym? No, raczej w sezonie więcej, ale ogólnie przez cały rok. No bo jakby wesela to nie jest tak, że ktoś nigdy nie robi w lutym wesela. No są tacy, co czasem robią, nie? Słuchaj, bo słuchając się w innym podcaście, jak się przygotowywałem, bo wiem, że to może być dziwne, ale się przygotowywałem. Też jestem zaskoczony. No, nie, no, wiesz co, ale miałem łatwiej, bo ciebie jednak znam i dużo razy gadaliśmy i miałem punkty odniesienia do konstruowania pytań, ale też przesłuchałem takiego podcastu, w którym byłeś, podcastu... Mój świat? Tak. Okay. Mój świat. Musiałem spojrzeć do notatek. I tam opowiadałeś historię o tym, że byłeś wynajęty do występu na weselu przez państwa młodych i że starszy pan zaczął cię wyrzucać z tego wesela. A, okej. Okay. Jeżeli to ta historia, to tak. To miałem jakieś wesele, już nie pamiętam gdzie, i tam to był chyba tata pani albo pana młodego. Jakby on, zakładam, przez jakąś swoją już taką trochę demencję, którą może gdzieś tam trochę poprawił alkoholem na zasadzie, no zakładam, że na co dzień nie pije, ale... Demencja, ale na weselu, i alkohol, nie łączcie tego. Ale na weselu córki pewnie chciał się napić, no i on, no i jakby jakiegoś niezorientowania i chyba braku pojęcia o tym, że można sobie w ogóle wynająć iluzjonistę na wesele, bo zakładam, że jak on miał swoje wesele, no to jakby jedyną opcją na wesele, no to była, nie wiem, świnia pieczona, skrzynka wódki i orkiestra, jakby nie było pierdyliarda atrakcji typu malowanie piaskiem i tak dalej, więc tu jakby go trochę... Robot tańczący światłem, familiada na temat państwa młodych, co ja tam jeszcze znam. Stand-up grałem na weselu dużo razy, znaczy z 5, ale grałem. Okej. Okay. No, więc tu go trochę tak jakby próbuję zrozumieć, więc zakładam, że on nie miał pojęcia, że można coś takiego wynająć, więc uznał, założył w swojej głowie, że ja tam wszedłem z ulicy
i chyba albo po to, żeby oszukiwać ludzi, czy nie wiem, grać z nimi w trzy karty i wyciągnąć od nich pieniądze. W najgorszym wypadku ewentualnie, że po prostu pokazać im sztuczki i prosić o napiwki. No i gdzieś tam robiłem sztuczki przy stoliku gdzieś blisko, gdzie on siedział, no i on do mnie podszedł i zaczął coś mówić w stylu: ty cyganie, idź stąd, przestań wyciągać od ludzi pieniądze i tak dalej. No ale jakby gdzieś tam go państwo młodzi powiedzieli: tato, spokojnie, on tu jest wynajęty, usiądź sobie. On jakby oczywiście nie powiedział potem, a okej, okay, jakby dalej coś tam jakby pokrzykiwał, no ale oni go jakby posadzili i jakby było spoko dalej już, nie? Aha, no właśnie moje dalsze pytanie miało być, jak sobie poradziłeś w tej sytuacji? Czy trzasnąłeś taką sztuczkę, że zdębiał? Nie, nic mu nie pokazywałem nawet, raczej starałem się, z tego co pamiętam, ale to gdzieś może mi się też już mieszać jakieś sytuacje, to on też nie chciał jakby bić w tym wszystkim, tak coś mi się kojarzy, okay. Więc jakby ja go raczej unikałem, raczej po prostu chciałem mieć możliwość zrobienia, wiesz, swojej roboty. Tu może też warto wspomnieć, no bo osoby, które oglądają, no to na takich komercyjnych pokazach iluzja ma dwie formy, no bo jak kupujecie bilet, załóżmy, na mój występ czy innego magika, no to ma formę taką jak stand-up, czyli wchodzicie tam do knajpy, do teatru, siadacie, patrzycie na scenę i oglądacie, ale na takich imprezach komercyjnych, no to te występy mają dwie formy, czyli albo właśnie scena, której często nie ma, jest nią parkiet, no ale generalnie ludzie, którzy stoją, siedzą i patrzą na to, co robię i oglądają, a druga forma to jest iluzja z bliska, czyli dalej się impreza kręci, jest alkohol na stołach, jedzenie na stołach, DJ gdzieś tam przygrywa, a ja przechadzam się pomiędzy jakby gośćmi, podchodzę do nich stolikiem, mówię: cześć, jestem magikiem, waszym atrakcją, czy coś wam pokazać? No i robię parę sztuczek jakiejś tam grupie 5-6 osób, idę do kolejnego stolika i tak przez, nie wiem, godzinę, dwie, trzy, w zależności ile zapłacą, ile jest ludzi. To tak tylko myślę, że to warto wspomnieć. Warto, bo super, to super. Dla ludzi może być jakby też... No. Ja się nie odzywam, bo czułem, że masz flow i że to tłumaczyłeś razy przez telefon potencjalnym klientom, którzy do ciebie dzwonią, więc nie ma co się mieszać w gadkę sprzedażową. Ja się tylko pochwalę żargonem branżowym, że ta część, kiedy magik czaruje pomiędzy ludźmi, nazywa się close-up, a ta część, kiedy stoi na scenie bądź parkiecie, nazywa się stand-up w waszej terminologii, z tak. tego co pamiętam. Ogólnie jakby, nie wiem czy to z Ameryki czy z Anglii, ale generalnie zagraniczne słówko stand-up magic określa po prostu iluzję robioną, coś co nie jest jakby iluzją, że tam wielkie pudła, asystentki, wielkie sceny, tylko raczej w takiej formie, nie wiem, do 100-150 osób występy, który magik robi na stojąco, w takiej luźniejszej, bardziej komediowej formie, więc to też nie jest jakaś tam, nie wiem, kradzież od stand-uperów. Tutaj się muszę przyznać, tak pomyślałem lata temu, jak zaczynałem poznawać iluzjonistów i wszedłem na stronę, chyba nie ciebie, ale któregoś z twoich kolegów, możliwe, że Josyna, i ja wtedy miałem dużo więcej bólu dupy w sobie. I zobaczyłem, że on robi close-up i stand-up i miałem takie: o typie, jaki stand-up, gdzie stand-up z kartami? No ale teraz po pierwsze uważam, po pierwsze rozumiem to, że to są dwie zupełnie różne rzeczy, które się nazywają tak samo, a po drugie każdy ma prawo robić co chce i nazywać to jak chcę. I wiele różnych rzeczy ma prawo być nazywanych stand-upem i jakby nic mi do tego. Jakby, no, ale ja też powiem z drugiej strony, że nie ukrywam, że ja na przykład ten obecny program nazwałem, w sensie program się nazywa nie na żarty, ale jakby jego określenie magiczny stand-up też dlatego, że nie ukrywam, że stand-up jest jakby popularny i licząc, że ludzie, którzy kojarzą stand-up, też jakby łatwiej będzie sobie wyobrazić, co to jest, no bo na stand-up ludzie przychodzą, słuchają historii i się śmieją. Na tym, nazwijmy to, magicznym stand-upie ludzie oglądają sztuczki, słuchają historii i się śmieją. Więc jakby... Potwierdzam, byłem dużo razy na pokazie Skubiego, ludzie się naprawdę śmieją. Więc ja też nie ukrywam, że ja też trochę zapożyczyłem, no ale to ma jakby dwie strony, nie? Po prostu magic stand-up to jest
taka nazwa funkcjonuje za granicą. Nie? To ja mam dwie rzeczy tutaj do dorzucenia. Po pierwsze, faktycznie stand-up ma w dalszym ciągu swój hype. Powiem, doprecyzuję, że chodzi o stand-up comedy i że pojawia się coraz więcej stand-upów jakichś, prawdopodobnie, żeby się jakoś podpiąć pod ten nurt. Jakiś czas temu gość, który jest piwowarem i się ogłasza regularnie na grupach eventowych, sprzedawał piwny stand-up. On już to teraz nazywa piwne one-man show. Jest taki podcaster, którego lubię, który prowadzi za rubieżą i on jak robi odczyty na temat swojej książki, to nazywa mołdawskim stand-upem, bo tam stoi i gada o Mołdawii, o której też jest jego książka. No i jeden z moich znajomych, który zajmuje się opowiadaniem baśni dzieciom, zaczął robić też baśniowy stand-up, Mateusz Świstak, więc jest to popularny trend. Ale druga rzecz, jeśli chodzi o to, że moim zdaniem każdy ma prawo wejść na scenę i nazwać to stand-upem. Czy kojarzysz Steve'a Martina? A to nie jest support Fluffy'ego? Support Fluffy'ego? Nie. Okej, okay, dobra, bo tam jest jakiś Martin i on zawsze jakby na takiego występa go zapowiada i ten Fluffy na koniec nie, to mówi, wiesz że co? Give it up for Martin. Ale to może wrócę jakby jeszcze a propos tego nadużywania słowa stand-up, że też jakby rozumiem stand-uperów, żeby też była jasność, bo na przykład wśród iluzjonistów mamy taki, nie wiem, czy to można nazwać problem, ale takie zjawisko, że iluzja generalnie jest droga, jeżeli chodzi o jakieś eventy firmowe i tak dalej i się dobrze sprzedaje. Trochę tak mam wrażenie jak stand-up, jakby jeżeli chodzi o takie pokazy otwarte, biletowane, się dobrze sprzedaje, to iluzja na imprezy firmowe też się mega dobrze sprzedaje, więc wiele osób, którzy, nie wiem, żonglowali, byli po prostu animatorami i robili coś niezwiązanego z iluzją, uczy się trzech, czterech sztuczek jakichś prostych i też sobie daje w ofertę usługę pokaz iluzji. I też jakby też miałem etap w życiu, gdzie miałem o to ból dupy, no bo jak to ja to ćwiczę od 10 lat, znam 500 różnych sztuczek i ćwiczę cały czas się szkole i ja jestem iluzjonistą, a nie ktoś, kto się nauczył czterech sztuczek. No ale później właśnie tak jak trochę tu gadaliśmy, przestałem się w ogóle tym przejmować, bo po pierwsze jakby mają prawo oferować pokaz iluzji, skoro robią pokaz iluzji, a po drugie to jest jakby zupełnie inny target, bo jakby ich bierze kto inny, a mnie bierze kto inny, jakby jest miejsce na robotę i dla nich, i dla mnie jakby pełen luz, nie? Skoro pełen luz, to słuchajcie, w tym momencie na mojej stronie znajdziecie ofertę prowadzenia imprez, ofertę stand-upu na imprezy firmowe od przyszłego miesiąca. Tomasz Biskup, iluzja, pojawienie szmatki z otwartej dłoni i zniknięcie monety. Pokaz iluzji, Tomasz Biskup. Pierwszą z tych sztuczek już umiem. Na drugą nie łapie się nawet mój 8-letni siostrzeniec, ale może się będzie sprzedawało dobrze. Ale chciałem z tym Steve'em Martinem, jeśli chodzi o to, co może być nazywane stand-upem, a co nie. On jest aktorem, zagrał w iluś tam takich dosyć znanych filmach, ale sobie wygooglujcie w jakich, na pewno go kojarzycie. Taki typ, który wyglądał młodo, ale miał siwe włosy dosyć wcześnie. On zagrał między innymi w takim filmie, który bardzo lubię, Dirty Rotten Scoundrels. Nie mam pojęcia, jak to zostało przetłumaczone na polski, ale film bardzo fajny. No to zanim zaczął robić karierę filmową, był bardzo rozpoznawalnym stand-uperem, sprzedawał stadiony i jednocześnie to, co on robił i nazywał stand-upem, było niewiarygodne. Znalazłem jedno ze starych nagrań. I to wyglądało, jakby typ robił klaunadę albo animację dla dzieci na scenie stand-upowej. Tylko takie abstrakcyjne, w sensie skręcał balony i nic mu z tego nie wychodziło. Grał na banjo, miał tą taką badziewną strzałę, którą się zakłada na głowę i wygląda, jakbyś miał przestrzeloną głowę przez rdzennego Amerykanina. I skoro on był bardzo, bardzo znanym stand-uperem w Stanach, to chyba były lata 70., mylę teraz dekady prawdopodobnie, no to moim zdaniem każdy ma prawo robić baśniowy stand-up, magiczny stand-up, piwny stand-up ze striptizem,
kto tam co chce. To jest otwarta forma, chodzi o to, żeby wejść na scenę i żartować, ale wiem, że część moich kolegów z branży będzie o to miała ciężki ból dupy i liczę, że na tym bólu dupy ten podcast się rozejdzie. Że będą udostępniać z podpisem, patrzcie, co ten debil znowu wygaduje. Słuchaj, ale chciałem wrócić do pytań, chciałem wrócić do tematu tego pana, który cię próbował wyrzucić z wesela. Czy masz jakieś inne historie z wesel albo z imprez firmowych, że coś poszło nie tak? Niekoniecznie po twojej stronie, tylko że właśnie ktoś czegoś nie zrozumiał. Tak, no to najpierw może z wesela jeszcze rzucę szybką historię jedną, którą już mówiłem wiele razy. Ale tu pasuje jakby, no bo to jest podcast o rzeczach stras. To raz miałem tak, że przerwali mi występ na weselu. To było wesele gdzieś pod Opolem. I tak, żeby tego nie przedłużać, to mama pani lub pana młodego, już nie pamiętam, wynajęła mnie, żebym zrobił pokaz na weselu ich dzieci. I ja na ten pokaz przyjechałem. Zacząłem ten występ robić. I gdzieś tak po 10 minutach występu zorientowałem się, że jest jakieś takie zamieszanie na widowni w okolicach państwa młodych, czyli że oni coś tam między sobą gadają. Pani młoda ma straszną taką minę jakby obrażoną. Gdzieś tam podchodzi do tej mamy, podchodzi do DJ-a. Ja ją też wziąłem do sztuczki, ona w ogóle jakby była taka jakby tam za karę stała i tak dalej. No i w pewnym momencie zapytał DJ jakby, który tam pan z orkiestry, który tam, zakładam, to wesele prowadził całe, zapytał przez mikrofon w trakcie występu, ile jeszcze zostało do końca. No co ja mówię, no jeszcze jakieś 15 minut. Na co on mówi, no to ostatnia sztuczka i kończymy. Na co ja jakby gdzieś tak się zastanawiałem, co z tym fantem zrobić. Ale popatrzyłem właśnie wtedy na minę pani młodej, pana młodego i stwierdziłem, że no już chyba lepiej będzie, jak będę kończył. No jak już jakby zmierzałem do końca tej sztuczki, w trakcie której akurat byłem, w trakcie tego numeru, którego byłem, no to wszedł świadek na środek i powiedział, nie, w tym momencie kończymy tą żenadę. No i jakby ja wtedy jakby zapytałem ludzi coś, już też oczywiście to trochę przez mgłę pamiętam, bo to wtedy mnie bardzo dużo stresu kosztowało. Pamiętam, zapytałem, czy jakby jest okej, czy dobrze się bawicie. Oni tam, część zachlaskała, że tak, ale ja zobaczyłem minę znowu tych państwa młodych i tego świadka i powiedziałem, okej, to w takim razie koniec. Dziękuję bardzo. No i tam jakby zacząłem składać sprzęt. Wtedy tam parę osób powiedziało, podeszło do mnie, że byłeś okej, że było spoko, ale tu po prostu nie trafiona atrakcja, coś tam. No ale ja to było, mówię, to było 6-7 lat temu, więc okay. Ja wtedy jakby oczywiście też nie uważam, że wtedy mój występ był wybitnie dobry, ale też uważam, że nie był już z perspektywy czasu na tyle słaby, żeby go przerywać. To wiesz co, mnie kilka razy podczas występów tak raczej na festynach chcieli bić. 2 lata temu tak miałem, że ktoś mnie chciał bić, jak grałem na festynie. To już chyba wolę, jak chcą mnie bić, niż jak ktoś wstaje i mówi, kończymy tę żenadę. Pomimo, że uważam, że o moim występie można dużo spokojniej powiedzieć kończmy tę żenadę niż o twoim, bo mi się zdarzają po prostu żarty świadomie cringy, albo bo po prostu wyszły cringy. Ale co, zapłacone? Nie, właśnie, no ja to mówię, to było 7 lat temu, gdzieś taka moja pewność siebie wtedy była bardzo nisko, więc ja można powiedzieć, że wręcz przeprosiłem. Może nie na zasadzie, przepraszam, zrobiłem gówno, ale słuchajcie, no przepraszam, nie wiem o co chodzi trochę, ale no przepraszam, ale gram to jakby cały czas i zawsze jest okej, i teraz nagle jest źle, spoko, nie biorę pieniędzy, jakby idę, no i tyle, no jakby mam już teraz pomysł. Teraz mi zaimponowałeś czymś, czego prawdopodobnie bym nie zrobił. Spoko, nie biorę pieniędzy. Ja teraz pieniędzy. Już też nie, ale mówię, wtedy to wynikało z jakiejś takiej mojego braku doświadczenia. Jaka jest jakby background story do tego i jak ja to widzę, no to tutaj jakby dwie rzeczy są, które na to wpłynęły, czyli pierwsza rzecz to mój pokaz iluzji wtedy nie był super rzeczywiście wybitny, a to było wesele takie, że jak sobie przypominam, auta, które stały pod salą, całą salę przeszkloną i to, że tańczyli poloneza, jak ja
jak ja się szykowałem na weselu, to było wesele, wiesz, takie w stylu EO, więc po prostu mój występ, który wtedy robiłem w jakiejś zwykłej sali, no w remizie nigdy nie występowałem, ale wiesz, w jakiejś takiej, na takim zwykłym weselu swojskim się sprawdzał, na takim weselu EO po prostu mniej pasował i jakby tu też na się, nie chcę całkowicie z siebie rzucać odpowiedzialności, ale druga rzecz najważniejsza jest taka, i to mówił mój kierowca wtedy, mój kolega, że on patrzył się na teściową, czyli na panią, która mnie wynajęła. I ona przez pierwsze kilka minut pokazu tam świetnie się bawiła, biła brawo. A jak zobaczyła dopiero moment, że córka się źle bawi, to zmieniła narrację o 180 stopni i zaczęła jakby do mnie tam, że co pan tu w ogóle pokazał, co pan przygotował, bla bla bla. Wiesz, w ogóle tam jakiś gościu taki był, nie wiem czy kto to był, czy brat młodej, czy młodego. I on tak próbował to załagodzić, i on nawet mówił, że jakby, no, ja cię widziałem, twoje filmy i tam robisz fajne rzeczy, tylko szkoda, że tego tutaj nie pokazałeś, jakby, a te filmy to było dokładnie to samo, co ja tam jakby pokazywałem, nie, i jakby... Okej, okay, tak czyli dalej. Się na ciebie jeszcze tak, rzucili. Więc ja mówisz, że on EU i że drogie samochody, czyli myślisz, że gdyby tam goście przyjechali 15-letnimi Passatami, to by im się podobało? Myślę, Michał że... Skubida, sztuka dla ludu? Iluzja tak, dla ludu? Tak, tak. Wtedy na pewno, no jakby tak, ale to, jakby to, co ja robię, to nie jest jakaś wysoka sztuka w żadnym wypadku. Ale wydaje mi się po prostu, podsumowując, że niespodzianka na wesele to jest zły pomysł. Że jakby miałem po tym weselu jeszcze kilka zapytań, że chcemy wynająć cię jako prezent dla państwa młodych, że ty zrobisz występ, jakby już... Już od tamtego czasu nie byłem i nie planuję być niespodzianką. No chyba, że dzwoni ktoś do mnie teraz i mówi, mój mąż ogląda cię na TikToku, robię jego 40, czy mógłbyś wystąpić? No to jakby wtedy taką niespodzianką mogę być, bo 40 nie jest dla ludzi tak ważna jak wesele, które dla wielu osób jest, wiesz, najważniejszym dniem życia. Więc ja zakładam, że po prostu młodzi mieli swoją wizję tego wesela i w tej wizji nie było pokazu iluzji. Więc oni po prostu... Tym bardziej luźnej, komediowej iluzji, jaką ty tak, robisz. Możliwe, tak. że gdyby tam wyszedł Piotr Denisiuk, który tak, z tego się orientuje, się jest sprawdziło. Taki we fraku niemalże, taki troszeczkę właśnie on eum. Nie znam go, raz typa widziałem, ale przypuszczam, żeby podjechał tak samo drogim samochodem jak oni pod to wesele, to że to by siadło lepiej. Nie chodzi o samochód oczywiście i nie chcę jechać po Denisie w tym momencie, bo chłopa nie znam. Także Denis, jeśli tego słuchasz, to nic do ciebie nie mam, ani do twojego samochodu, nie obchodzi mnie, czym jeździsz. Ale jest szansa, że jakby to była iluzja taka właśnie bardziej elegancka, no to by im siadło, nie? Tak, tak. To ja w tym momencie, jak mnie zapraszają jako niespodziankę, to raczej na urodziny i ja tylko zawsze sugeruję, że proszę się upewnić, czy ta osoba, dla której będę niespodzianką, albo te osoby faktycznie lubią stand-up, proszę obejrzeć filmiki, no i przemyśleć, czy mają szansę się dobrze bawić, ale ja raz miałem jeszcze dziwniejsze zaproszenie jako niespodzianka na urodziny, na 40, to zawsze są 40 urodziny, teraz się powoli pojawiają 50, ale ktoś mnie wynajął przez agencję i nie chciał powiedzieć, kim jest, i wynajął mnie na 40 urodziny kobiety. I ja musiałem się bawić w agenta, żeby wszystko zakulisowo ustalić z miejscem, w którym to się działo, z domem weselnym i z DJ-em. Okay. I była dodatkowo niezręczna sytuacja, bo ten człowiek się do końca nie ujawnił. Zazwyczaj to jest tak, że wiadomo, od żony rodzina się zrzuciła. Jakoś w październiku grałem na 30-leciu ślubu, no to tam było wiadomo, że kuzynka bodajże wynajęła, zazwyczaj wiadomo, a to była tak dziwna i niezręczna sytuacja, że koleś jest opłacony, wchodzi im i wpieprza się w kolację i gada jakieś swoje rzeczy przez pół godziny, którymi oni kompletnie nie są zainteresowani. Bardzo, bardzo dziwna sytuacja, ale to też było bardzo dawno temu, chyba też 6-7 lat temu, no i też tego bym już nie zrobił. Wiesz, no ale ogólnie na te 40, 30 to jakby są raczej luźne imprezy i tam uważam pasują takie dodatkowe atrakcje. Na weselach jakby cieszę się bardzo, że
Także witamy w naszym internetowym poradniku, jak chałturzyć, jak grać trzydziestki, jak grać czterdziestki. Tu nie ma prawdziwej sztuki, tu jest dwóch typów, którzy zagrają wszędzie. Tak. Ale na weselach jakby, no mówię, wesela są specyficzne i tam jest jakoś tak, zawsze jest w jakiś sposób sztywnawo i jakby tam mniej lubię. Choć zależy gdzie, bo właśnie to jeszcze tak zawinę temat, że na przykład wystąpiłem kilka razy na weselu w Anglii dla Anglików. Mhm. I tam jakby jest zupełnie inaczej na weselach. I tam na weselach jakby też te wesela zupełnie inaczej wyglądają, ale tam jakby mam wrażenie, że ta iluzja wręcz pasuje i powinna być obowiązkowym punktem jak u nas pożegnanie dla rodziców trochę. Ale to pewnie zależy od kultury i tak dalej. A w Polsce jakby mam wrażenie, że na weselach chodzi jakby o młodych i o muzykę i zabawę i te atrakcje często są takie trochę zbędne na zasadzie przedobrzmy, nie? To robię sobie może antyreklamy iluzjonistom, którzy występują na weselach i nawet sobie, ale uważam, o, jakbym ja osobiście robił wesele, to nigdy bym nie zatrudnił iluzjonisty ani żadnej jakiejś takiej... Stand-upera? Też nie. No, ale na przykład na urodziny swoje zatrudniłem stand-uperów trzech w ogóle, chyba na 26. Miałeś być nie... ty, ale, aha, ale faktycznie, nie mogłeś. Faktycznie, pisałeś był do mnie, Zbychu rzeczywiście. Grabowski, no. Był Kamil Gryczka i był Damian Skóra. No i jakby było super, w sensie Zbychu zbombił strasznie, ale to też dlatego, że mu w trakcie występu wyłączyła mikrofon pani właścicielka knajpy. No ale ogólnie zbombił. Co Zbych odrypał, że mu wyłączyła? W sensie ona niechcący, w sensie coś. Aha, okej. Okay. Myślałem, że Zbychu zaczął mówić, że knajpy, w których on prowadzi karaoke, są lepsze nie. niż to tutaj. No, więc Zbychu zbombił. Kamil Gryczka po Zbychu jakby miał ciężko, no bo on ma taki specyficzny jakby... mniej energetyczny występ. Bardziej spokojny tak, jest. No i na koniec Damian Skóra, tutaj szacunek oddaje, rozjebał jakby i ludzie wspominają do dzisiaj, że było fajnie i... A na 30 zrobiłeś roasta w ogóle, co też było ciekawym przedsięwzięciem. Tak, no i też było super, nie? I też było fajne, ale też jakby obydwie te imprezy były jakby w teatrach, można powiedzieć, się odbywały. Nie, no scena Berlin więc po prostu jest... Więc to też pasowało, nie? Więc to też pasowało tam po prostu. Tak, no roast był fajny na 30. Jeśli chodzi o różne nietypowe występy, to czy zagrałeś na jakiejś imprezie albo w jakimś miejscu takim mocno nietypowym, tak jak niektórzy stand-uperzy opowiadają, że mieli występy w więzieniu na przykład? Okej, okay, to na ten moment sobie nie przypominam jakiegoś takiego bardzo dziwnego miejsca. Albo dla nietypowej grupy ludzi? Muszę pomyśleć chwilę. Miałem zapytanie o występ na imprezie BDSM. Okej. Okay. Ale oddałem ją mojemu koledze Armanowi, który robi taką iluzję bardzo artystyczną, liryczną i sam jest w ogóle piękny. I ta pani w ogóle, której go poleciłem, jakby, która była organizatorką tej imprezy, no to jak powiedziałem, że ja nie, że tak czuję, że nie będę do końca pasował tam, to jak jej wysłałem jakby stronę Arego, to jakby pierwsza jej odpowiedź nie była jakby dziękuję za kontakt, skontaktuję się, tylko było ale piękny i wykrzyknik. Czyli już wiem, że muszę zaprosić Arymana do jednego z kolejnych odcinków podcastu, dlatego że on będzie miał tę dobrą historię, z której zrezygnował Skubi i jest to ciekawy zbieg okoliczności, bo Arymana też widziałem w życiu raz, ale też miałem się do niego odnieść w kolejnych pytaniach. Bo on w tym momencie robi iluzję artystyczną, ale ja w trakcie waszego pokazu lata temu widziałem, jak robił coś zupełnie innego, do czego ksywka Aryman, czyli taki jakby szatan z religii staroirańskiej, pasuje dużo bardziej. W sensie widziałem pokaz, gdzie robił hardkorową iluzję, przeplutł sobie kabel gdzieś przez usta do nosa, wyjął tak, ten kabel. Tak, w usta, wyjął dziurką z nosa, podpiął żarówkę do jednego końca. I myślę, że gdyby ten ale piękny pan zrobił to na pokazie BDSM, to wtedy dopiero by byli zadowoleni. Nie dość, że
piękny, to jeszcze jest w stanie zrobić hardcore. On robił wtedy jakieś takie niesamowite rzeczy. Ja mogę powiedzieć historię z tym trikiem, bo to jest ciekawe. Ten trik, który Ary wtedy zrobił w hotelu, polegał na tym, że brał jakby kabel, po prostu przewód, wkładał sobie go w usta, wyciągał nosem i do jednego końca jakby montował żarówkę, do drugiego końca wtyczkę, podpalał tą, w sensie wkładał wtyczkę do kontaktu, no i jakby żarówka się świeciła. No i później plan był taki, że wykręcasz żarówkę, odmontowujesz wtyczkę, wyciągasz kabel i jest tyle. Tylko że on zapomniał o jednej rzeczy i odkręcił jakby żarówkę, ale nie wyjął z kontaktu i wyciągnął to jakby podpięte pod prąd przez swój nos nieplanowo. Czyli zrobił sobie BDSM, tylko tak, z ryzykiem śmierci. I w całym hotelu wyjebało prąd. W sensie na chwilę, bo zaraz jakby się jakieś te generatory powłączały, ale przez jakieś 30 sekund nie było w ogóle prądu. Powiedz mi, to było w trakcie pokazu? Tak. To było w hotelu Kubus jakby w Krakowie nad Wisłą. No i tak się wydarzyło. Zdecydowanie muszę zaprosić Arymana do jednego z kolejnych podcastów, co będzie troszeczkę trudniejsze, no bo z Kubiego widziałem dużo razy w życiu, sporo razy gdzieś razem występowaliśmy i gadaliśmy, a Arego widziałem tylko raz, ale jakby czuję się zaintrygowany. Ale dobra, zostawmy Arego, a powiedz mi, chciałem zapytać o pozytywne rzeczy z tras, no bo to jak kolega się poraził prądem przez nos, to umówmy się, do końca pozytywne nie jest. Jak się jeździ w trasę, to się zwiedza, nie? Zwiedzasz. Tak. Dużo. I czy masz do polecenia jakieś takie miejsce albo miejsca, o których nie wiedziałeś i dowiedziałeś się będąc w trasie? I też najlepiej, żeby to było coś, o czym większość Polski w sumie nie wie. Takie, że jedziesz gdzieś i myślisz, o kurde, to istnieje? Bo mi od razu przyszły jakieś miejsca z jedzeniem związane. Gdzie można... Super, mogą być miejsca z jedzeniem, tak jak mówiłem przed podcastem, możemy na luzie schodzić z tematu. Przychodzą ci do głowy miejsca z jedzeniem, to miejsca z jedzeniem. No to takie jedno mi przychodzi, to w Poznaniu jest taka burgerownia, ona z jednej strony jest bardzo znana, z drugiej mniej znana. Gołe Baby? Nie. Bo jest, nie. Jest taka burgerownia Gołe Baby tak, w Poznaniu. Ale nie, nazywa się Złom, z UOM, tak się pisze, jak się mówi, czyli przez U, i ją prowadzi taki szalony typ, który jest chyba po Akademii Sztuk Pięknych, który pali dużo jointów i jest bardzo ekscentryczny, i tą burgerownię zbudował ze złomu, w sensie ludzie mu przynosili jakieś stare rzeczy i on z tego wybudował taki po prostu blaszak, który w środku ma taki klimat steampunkowy i tak dalej. I tam nie zamawiasz na zasadzie, że podchodzisz do niego i mówisz, poproszę takiego i takiego burgera, tylko masz karteczki, gdzie jakby zaznaczasz, co chcesz, wrzucasz przez taką jakby, no do takiej urny. Do takiej tuby steampunkowej? Nie, do urny po prostu. Okay. I on to tam na zapleczu robi, później tylko krzyczy swoim głosem, Skubi! I jakby ty idziesz i odbierasz te burgery i jest jakby, jakby wiesz, tam też, żeby była jasność, on gdzieś tam na stronie na przykład mówi o tym, że miał kontrolę sanepidu i ją zdał jakby idealnie. To, że to jest w takim klimacie, to nie znaczy, że tam jest jakby coś nie tak. To też, że była jasność. Ale no jak ktoś to przywykł do jakichś ekskluzywnych restauracji, to pewnie tam nie będzie zadowolony. Ale jeżeli ktoś lubi ekscentryczne, fajne miejsca i takie moim zdaniem robione totalnie z sercem, nie? Bo on jakby widać, że po prostu robi to tak, to... żeby było super, no to polecam bardzo to takie... Rewelacyjne polecenie. W sumie ja najbardziej lubię takie miejsca, gdzie są głównie dobre oceny, ale od czasu do czasu jest jedynka od kogoś, kto szukał bardzo drogiej restauracji i czegoś nie zrozumiał. Słuchaj, jeśli chodzi o te rzeczy fajne w trasie, ty byłeś na Fringe'u, nie? Na Edinburgh Fringe Festival. Przede wszystkim może wytłumaczmy, co to jest Edinburgh Fringe Festival. Ja to tylko przeczytałem na Wikipedii i posłuchałem od znajomych, ale Skubi, ty tam byłeś. To jest festiwal teatralny, tak byś to określił? Nie wiem, czy teatralny to jest chyba za duże uproszczenie. To jest po prostu największy, z tego co wiem, w Europie chyba, festiwal artystyczny po prostu. Przez 30 dni, przez cały sierpień, tam się dziennie odbywają setki występów. I dlatego nie chcę powiedzieć, że teatralny, bo tam są najróżniejsze występy. Tam na przykład jest występ yoga
I on się odbywa tam, nie wiem, w parku codziennie o tej godzinie, czy gdzieś w pomieszczeniu. I to jest właśnie yoga stand-up, coś takiego, a propos wcześniejszego. I tam pani jakby ćwiczy z ludźmi, przepraszam, nawet chyba to nie był yoga, tylko jakby fitness, coś takiego. I tam kobieta jakby przeprowadza dla ludzi zajęcia fitness, w trakcie których opowiada żarty i prowadzi je w zabawny sposób, czyli na przykład roastuje tych ludzi w stylu, że tam jak ty się ruszasz, jak robisz to ćwiczenie, ty Poszedłbym. taki i owaki, tak, więc tam Jak, jakby... jakby ta część ty taki i owaki zwłaszcza, ale jak nie cierpię zajęć grupowych, tak myślę, że na to bym poszedł, że zostać zroastowanym, jak bardzo źle robię psa z głową w dół, że mi kot wyszedł, czy Tak. tam I te coś. występy to jest bardzo ciekawe, zaczynają się nie, że tam od 18 czy coś, tylko od rana. Że pierwszy jest tam, nie wiem, chyba 10, a ostatni jest pierwsza, druga w nocy. Okej. Okay. To ja bym właśnie obstawiał, że na tak dużym festiwalu, że tam będą jeszcze jakieś rzeczy, nie wiem, o czwartej, typu, że o czwartej jest pokaz BDSM i tam Aryman wsadza sobie kabel do gęby i się radzi prądem w Możliwe, nosie, że też czy są coś jakieś takiego. takie late showy, ale no, jakby jest tam wszystko i jest to jakby, no, fajne to jest, jakby przepiękne doświadczenie, jakby najważniejsze to jakby to, że możesz oglądać masę tych występów, jakieś tam zdobywać inspiracje i doświadczać tego. Występowałeś na Fringe'u też? Tak, ale w sensie no bo na Fringe'u są różne rodzaje występów. Jedna część Fringe'a to są występy uliczne, typowo na ulicy. Druga część Fringe'a to są występy w środku i one się dzielą na takie, które są za darmo, ale wychodząc możesz wrzucić do wiadra występu. Znaczy, tak, jest taka kultura, że każdy wrzuca do wiadra występującemu i są takie, które są w środku, a na które możesz kupić bilet i po prostu iść. No to ja występowałem i na ulicy wtedy trochę, i trochę w środku, tylko że ten występ w środku to nie był jakby reklamowany jako moje solowe show na Fringe'u, tylko nasz wspólny znajomy, zresztą Richard Lucas, a miał tam swój występ, tylko że jego występ było tyle ciekawy, że to była, że on prowadzał ludzi po Fringe'u, właśnie po Edynburgu, ale po Fringe'u, czyli że pokazywał im, jak działa Fringe od środka, ze strony artysty. Zastanawiałem się, co Richard Lucas, którego znam jako prowadzącego TEDx Kazimierz i jako przedsiębiorcę anioła biznesu, co on ma wspólnego z Edynburgiem, ale już kumam, No już myślę, że kumam. ma to wspólnego, że ma dużo pieniędzy, dużo zajawek, które sobie może jakby realizować przez to, że ma dużo pieniędzy i wolnego czasu, więc stwierdził sobie, będę robił, oprowadzał ludzi po Fringe'u i oprowadzał ludzi po Fringe'u. Jakby dlaczego? No bo mogę, nie? Jakby to jest piękne, nie? On teraz na Tak, przykład, wiesz, nie, to jest siedzi w super. Portugalii i tam organizuje jakieś, wiesz, śniadania biznesowe, bo tu już go wkurwiało, że jest zimno, no jakby... Rozumiem, Każdy by tak chyba chciał, nie? Jakby. też mnie to drażni. Gdyby nie to, że się jednak opieram na występach po polsku, też bym w cholerę się przeniósł do Lizbony i nie wiem, zatrudnił w Biedronce czy coś takiego. No, więc W Pingodosę. kończąc temat, no to on jakby oprowadzał tych ludzi po Fringe'u, ale sobie wymyślił, że jako coś, co jakby przyciągnie ludzi jeszcze bardziej do tego. Do tej wycieczki, to na koniec brał ich do knajpy, gdzie właśnie dostawali coś w rodzaju namiastki tego występu. I tam występowałem przez jeden tydzień ja, przez drugi tydzień jego córka, a przez trzeci tydzień jego syn, no bo to też jest ciekawostka, że jego córka i syn jakby się trochę przeze mnie zainteresowali iluzją i jakby też robili te występy, więc ja przez tydzień... Że syn to wiedziałem kiedyś, że córka nie miałem Tak, pojęcia. Hela, jego córka jeździła w ogóle... Ja się z Helą poznałem tak, że jeszcze inny znajomy, Artur Zalbert, organizował imprezy w klubach muzycznych. To było w ogóle 10 ponad lat temu. To były moje początki jakby komercyjnych występów i to polegało na tym, że do klubu sprzedawał imprezę, która się nazywała Impreza Alicja w Krainie Czarów. I tam przyjeżdżaliśmy ekipą przebraną za postacie z Alicji w Krainie Czarów. Czyli była Alicja, czyli to była ta Helena, która malowała ludzi, jakby taki robiła body painting, czyli tam, nie wiem, takie jakby a la tatuaże,
Więc to też było zabawne. Okej, no malowanie buziek bo, i tatuaże. Tak, to, że tam byli dorośli ludzie, więc jakby kobietom tam, nie wiem, malowała jakąś gwiazdkę za uchem i tak dalej. Okay. A na przykład facetem, kurwa, byłem świadkiem takiego malunku za całą mordę logo jakiegoś klubu typu Legia czy coś takiego. I to jakby było mega zabawne. Ja tam jeździłem jako kot z Churchill. Mhm. A... Cheshire. Cheshire, tak, to ten. Pasuje, a... totalnie tak, pasuje. Tak. A drugi magik jeździł jako szalony kapelusznik, no i jakby robiliśmy sztuczki, no i tam jakby robiłem sztuczki i Heli się to spodobało i pamiętam, że wtedy mieliśmy jakby wymianę umiejętności, czyli ja jej uczyłem sztuczek, a ona mnie uczyła, ona mi pomagała się nauczyć po angielsku robienia sztuczek, które już umie, w sensie tłumaczyła mi, jakby taką mieliśmy wymianę i później chodziliśmy razem z Heleną po mieście i robiliśmy właśnie sztuczki i ja jakby... I ona... Ja ją coachowałem pod względem technik, a ona mnie pod względem angielskiego. No to, okay, to było bardzo ciekawa fajne. Wymiana. Myślałem, że ona malowała ludziom twarze. W sumie nie, Brytyjczycy nie. Na stag parties często są wymalowani, więc tak, to ale miało nie, sens. Nie, po prostu robiliśmy sztuczki, co było też niesprawiedliwe, no bo ja, żeby tam dostać, nie wiem, powiedzmy 20 funtów, musiałem się nastarać ze sztuczkami, a jej mówili, a po prostu siądź z nami, napij się z nami bani, a my i tak ci damy tipa, nie musisz robić sztuczek. No i ona z nim piła banie, robiła im jedną sztuczkę i dostawała funtów 50 na przykład. Więc to było takie śmieszne. Totalnie niesprawiedliwe, totalnie tak, niesprawiedliwe. Tak, ale w sensie jakby to też nie jest tak, wiesz, jakby ona też chciała robić te sztuczki, to jakby... Kumam, tak, tak, to jest tak, z jednej tak, strony tak, spoko, tak. Ale z drugiej też nie jest spoko, no bo jakby podchodzisz, wiesz, chcesz pokazać coś fajnego, a ludzie, wiesz... A mam w dupie jakby co masz wiem. Do powiedzenia, tylko to jak wyglądasz, siądź z nami, jakby wiesz. Ja sobie właśnie przypomniałem, że Richard Lucas mnie pytał, czy chcę pojechać z wami na Fringe'a. Wtedy. Wtedy. I zamiast zapytać na jakich zasadach, powiedziałem, nie stary, nie, ja mam dość bicia się o ludzi, którzy przyjdą no tam się musisz, na występy tutaj. Tam się musisz bić o ludzi, no bo jakby tam sam te występy reklamujesz. Mhm. Czyli no często po prostu występujący stoi z ulotką i rozdaje te ulotki na przykład w okolicy knajpy, w której występuje. Tam w ogóle to jest też ciekawe, że tam każda knajpa jest przerabiana na miejsce do występu. Mhm. Stoi na przykład pod tą knajpą po występach innych. Ludzie dają plakaty na supy. To jest ciekawe, że na początku Fringe'a te supy są jakby takie normalnej grubości, mhm. A później jakby grubną tyją, bo jest tyle tych plakatów naklejonych. A jak miałeś z ludźmi na tych występach? Byli? Wiesz, na jednym występie masz 4 osoby, ale tam jest normalne, że gra dla tych 4 osób, a na innym występie masz 30 osób, bo akurat była ładna pogoda, więcej przychodziło czy coś. Jak tam też grasz tak regularnie, to przychodzą recenzenci, piszą recenzje, więc jak ci napiszą dobrą recenzję, to jest szansa, że przyjdzie więcej osób. Mhm. No i jest super. No ja pamiętam, wiesz, że miałem występy właśnie dla 3-4 osób, dla jakiejś rodzinki, która po prostu akurat przychodziła i stwierdziła, że wejdą. I wiesz, i na przykład tam dostałem od typa, nie wiem, 50 funtów, bo stwierdził, że było fajnie. Jakby, no, okay. Że to jest takie... Każdy występ to jest doświadczenie, każdy występ jest inny, mega cię to uczy, wiesz, poznajesz ludzi, no super rzecz, nie? Tak, to no. brzmi ja też tam rewelacyjnie. Byłem, wiesz, na takich warunkach, no wiadomo, że jakby loty sobie musiałem sam opłacić, ale jakby mogłem nocować właśnie tam, bo też w ogóle Hela, o której wcześniej mówiłem, studiowała mhm. Akurat w Edynburgu, więc jakby wszyscy u niej na chacie, jakby Richard, ja i tam brat jej i tak dalej, tam nocowaliśmy. Więc to było spoko, no a jakby Richard z racji, że ma dużo hajsu, to powiedział, że to co zbieramy na koniec, co ludzie wrzucają de facto nie tylko za występ, no ale też za tą jego wycieczkę, no ale, ale on jakby mówił, że teraz będzie występ i jakby nas zapowiadał, no ja na koniec jakby tego jego oprowadzania robiłem ten właśnie taki 15-minutowy występ, to cała ta hajs z tego kubła, co oni wrzucali, jakby szedł dla mnie, no i pamiętam, że jakby... zarobić na tym, nie wiem, przywiozłem może 100 funtów, no ale jakby miałem hajs na bieżące wydatki, mhm. Na miejscu, no i było to, no super było, nie? Brzmi jak niewiarygodne doświadczenie, bo największy festiwal, na jakim ja byłem w życiu, to Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, więc myślę, że Edynburg Fringe Festival to trochę wyżej. Przy okazji wcześniej mówiłeś, że najdalej, gdzie pojechałeś, to Londyn, a się okazało, że byłeś w Edynburgu, który a jest dalej? Moim zdaniem jest bardziej na północ. Okay. Właściwie praktycznie na bank jest Amsterdam, Londyn
i Edynburg, tak co najmniej 300 km na północ, myślę, że więcej. Nie wiem, ile to będzie w milach, ale to na bank jest dalej. Słuchaj, teraz już się dowiedzieliśmy, że grasz imprezy filmowe, wesela coraz rzadziej, sprzedajesz bilety, jeździsz po całej Europie, no bo sorry, tu Edynburg, tu Amsterdam, tu Praga. A czy pamiętasz, jak wyglądały pierwsze wyjazdy z komedią? Co ja mówię? Czy pamiętasz, jak wyglądały pierwsze wyjazdy z Iluzją? Tak, no to właśnie były takie kluby muzyczne i te imprezy w stylu Alicja w Krainie Czarów, czy po prostu Magic Night. No Magic Night to po prostu był tam jeden, dwóch, trzech magików, w zależności ile klub zapłacił, jakby ubranych tam każdy inaczej, jakoś bardziej elegancko, czy właśnie Alicja w Krainie Czarów w tych postaciach. No i to wyglądało tak, że dany klub kupował dany pakiet, no i my tam ekipą jechaliśmy i robiliśmy w tych klubach sztuczki dla ludzi. To były takie kluby z reguły na wioskach, typu Energy 2000 i tak dalej. Okej. Okay. I jakby wtedy się, no nie wiem, za 4 godziny występu dostawało 200 zł. Za 4 godziny występu? Tak, no ale to było, wiesz... Ale close-upu, tak? Tak, tak, okay. Tak. Ale to było jakby po pierwsze dawno, nie? I z reguły ten występ był tam od 22 do 2. No i to było właśnie na tyle specyficzne, że było mało płatne, a nikt wtedy się nie przejmował tym, jak my wrócimy z tamtego występu, czyli jeżeli występ się kończył o 2, a pociąg pierwszy był o 5.30, no to my od tej 2 do 5.30 musieliśmy sobie sami jakby zagospodarować czas. Często na szczęście klub był czynny do 5. No to zostawaliśmy w klubie i wiadomo, co robiliśmy, czyli chlaliśmy i później ledwo przytomni szliśmy do tego pociągu i wracaliśmy, no ale na tamte czasy, wiesz, to było fajne i jakby wtedy to było super, o, tak powiem. Czy to jest ta historia, gdzie po występie, za który dostawałeś 200 zł, wydawałeś więcej na picie? Bywało tak, że się wychodziło na zero, no bo się przepijało to, co się dostało, nie? Jak najbardziej. Znam z autopsji, ale już nie chciałbym ale za było żadne też skarby. Historię, że mieliśmy open bar. Okay. I też było fajnie i wiesz, mówię, no na tamte czasy, teraz chyba nigdy bym nie powtórzył i bym chyba nie wystąpił w klubie tak stricte nawet za, nie wiem, podwójną stawkę, moją standardową, bo po prostu jest głośno i są pijani ludzie, ale wtedy, mówię, na tamte czasy było super, też na pewno jakieś to było doświadczenie jakby radzenia sobie z trudnymi widzami i tak dalej, plus przygody, więc wtedy było super, ale nigdy więcej. Kumam, czaję. Słuchaj, wiem, że nie wolno zdradzać efektów sztuczek, w sensie sekretów nie wolno zdradzać. Znam łącznie ze 4, więc byłoby co zdradzać. Natomiast pytanie, czy mogę zdradzać elementy żargonu iluzjonistów? Tak. A raczej waszego prywatnego slangu ze znajomymi. Dla mnie to był wielki odpał, jak po którymś twoim pokazie siedziałem z twoimi znajomymi, bodajże Josynem, i oni zaczęli używać niektórych słów. Czy możesz powiedzieć, jak mówicie na człowieka, który jest spoza środowiska magicznego? No, layman albo mugol. Mugol, właśnie to mnie rozwaliło. Okay. Siedzę sobie, Josyn i tam dwójka znajomych, których imion nie pamiętam, zaczyna mówić mugole, coś tam mugole. Co ja trafiłem do Hogwartu nagle? To jest naprawdę takie trochę zabawne dla mnie, a trochę zarąbiste. Czy to jest tak, że J.K. Rowling podpieprzyła wam słowo mugol? Nie, my jej. Wy jej, okej. Layman, to jest laik, tak? Tak, tak, po prostu, nie? Layman to jest logiczne całkiem, ale to mugol mnie rozwala. I drugie pytanie. O jakiego diabła chodzi z pakolem? A, no pakol to już jest takie bardziej nie w sensie... Pakol to nie jest używane słowo... Znaczy teraz już jest używane w środowisku magicznym, ale nie ma związanego z magią. Pakol to było słowo, jakby ksywka, którą w Krakowie w kilku znajomych iluzjonistów sobie nadaliśmy i nazywaliśmy się w żartobliwy sposób Pakol. Okay. Czyli ja, nie wiem, Michał Kulik, Michał Kociołek,
krakowscy iluzjoniści, to zapoczątkował w ogóle Michał Kulik i tam w jakimś filmie bonusa tego, który tam w pijalni wódki i piwa w Poznaniu... Bonusa BGC bodajże. Tak, pije i w trakcie wywiadu chyba wymiotuje, że mhm. On tam mówił do kogoś tam, pakol, ty się sluj, coś takiego i Michał Kulik zaczął używać tego słowa pakol i używaliśmy tego jakby w Krakowie pomiędzy nami, kolegami, nie tylko jakby poznaliśmy się przez iluzję, ale po prostu też spędzaliśmy czas razem towarzyski, więc się nazywaliśmy pakol. A z racji, że jesteśmy dosyć, no, nie będę się silił na skromność, w środowisku iluzjonistów popularni i chyba szanowani. Wypracowaliście to też. Tak, tak. Robiliście Kraków Magic Session, które było formą warsztatów tak jakby tak, dla młodych tak, iluzjonistów. No nie tylko dla młodych, dla iluzjonistów. No ludzie z całej Polski, pamiętam, na to zjeżdżali, więc jest to uzasadnione, że jesteście rozpoznawalni. Pomimo, że poszliście w różnych kierunkach, tak, w sensie no, ty robisz komediową. Rozpoznawalni w środowisku iluzjonistów jakby, nie? To miałem na myśli, to był skrót myślowy, ale no stary, masz też ponad 60 tysięcy obserwujących na TikToku. No tak, ale to inna jakby rzecz, mhm. No, ale i to pakol jakby zaczęli po prostu inni ludzie, którzy gdzieś tam przyjeżdżali na te zloty i gdzieś po prostu, nie wiem, na afterze my mówiliśmy się pakol, chodź tu, to oni jakby podłapywali też za część osób spoza jakby naszej ekipy, która już w sumie teraz nie jest ekipą, no bo życie, dorosłość, związki, praca i tak dalej. Smutek. Ale wszystkich pozdrawiam, bo to był super czas wtedy w Krakowie. No, to też zaczęli mówić do siebie pakol i gdzieś tam się u niektórych przyjęło i to jest jakby spoko i fajne. Nie? O, okej. Okay. Do tego stopnia, że twój pies ma na imię Pako? Czy to ma związek z pakolem? Nie, w sensie ja chciałem mu nadać jakieś dziwne imię, bo ja mam takie odpały, jak chyba dużo ludzi, którzy gdzieś występują, co lubią zrobić coś inaczej, czasami nawet dla samego faktu, że ja muszę zrobić inaczej, bo nie mogę mieć tak jak wszyscy. No ja tak mam, ja tak miewam czasami w niektórych rzeczach, że chcę zrobić inaczej po prostu, bo mnie to bawi i cieszy i daje jakieś spełnienie pewnego rodzaju. Nie, no myślę, że to gdzieś można by psychologicznie przekminić, że jakaś potrzeba, nie wiem, atencji, może czegoś, albo iścia pod prąd, nie wiem. No. Myślę, że jest to stricte związane, nie znam się kompletnie, ale myślę, że jest to stricte związane z tym, że się zajmujesz czymś kreatywnym. Ja też zresztą no, tak mam, że często cię... Też była jasność, nazwanie psa pakol nie jest ani kreatywne, ani jakimś kurwa pójściem pod prąd, ale to podaję jako przykład, że nie chciałem psa nazwać, nie wiem, Azor, Jacksio, jakiś tam, tylko chciałem coś dziwnego dla niego. Gdybyś nazwał psa kot, to by było kreatywne. Tak. Głupie bardzo, ale nie, no nie będę mówił o swoim durnym pomyśle, o swoim sucharze, że jest kreatywne. No ale byłoby na pewno wzbudzające uwagę. No i no. Z częścią z tych pakoli się znasz bardzo długo, na przykład z Piotrem Denisiukiem, nie? Tak, ale on jakby nie jest oryginalnym pakolem. Pakol to była ekipa... Okej, okay, pakol drugiego sortu. Krakowska, nie, no jakby też mówimy do siebie pakol, ale jakby pakol jakby to jest z Kraków, nie? To tak, oryginalny pakol to jest ekipa krakowska. Aha, czyli jest... W sensie, oj, jak się widzę z Michałem Kulikiem, Michałem Kociołkiem, czy z kimś z Krakowa, czy z Sianem na przykład, mówimy do siebie pakol. Jak się widzę z Denisem, no to mówimy do siebie Denis z Kubi Ary, a co ciekawe, z Denisem się znałem dużo wcześniej też niż z ekipą z Krakowa, no bo z Denisem to jak w sumie będzie pasowało. Pojechałem w pierwszą w ogóle ever trasę w życiu i to była trasa z występami ulicznymi, bo jeszcze wtedy nikt nam nie chciał płacić, co mi się nie dziwię, za to, że będziemy występować na ich jakby eventach. Wiadomo, czasem się zdarzało, no ale zaczynaliśmy od występów ulicznych, czy tam w barach na zasadzie, że się wbijałem do baru, robiłem ludziom sztuczki, którzy tam pili i zbierałem napiwki, no to wyruszyliśmy w taką trasę do Sopotu. No i tam Denis miał wtedy Volkswagena na T4 przerobionego na miejsce, gdzie można spać. No i w tym Sopocie występowaliśmy przez dzień na Monciaku w jakichś barach, robiliśmy sztuczki, zarabialiśmy za to hajs, a wieczorami imprezowaliśmy, nocowaliśmy w tym vanie i tak sobie
jeździliśmy. Głównie to był właśnie Sopot, ale też odwiedzaliśmy czasem Zakopane, czasem gdzieś jakichś znajomych na Śląsku, czasem byliśmy w Lublinie, bo Denis był z Lublina wtedy, czasem w Krakowie, no to była taka pierwsza trasa tak naprawdę, nie? Okej, to brzmi jak takie naprawdę korzenie, naprawdę old school. Jakiej marki miał ten samochód, Denis? Volkswagen Transport, no T4, taki typowy, co się przerabia. Nic mi to nie mówi, ale jeżdżenie T4 pomiędzy Zakopanem i Sopotem z przerwami w Lublinie brzmi naprawdę dobrze. I myślę, że tym wątkiem możemy się pożegnać. Dzięki wielkie, Skubi, że znalazłeś czas pomiędzy dużą ilością występów, żeby się znaleźć w pierwszym odcinku mojego podcastu. No i będę informował, jak będę wrzucał. Super, dzięki bardzo. Na razie. No i klasa. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom, ale oczywiście najbardziej tym, którzy dotrwali do końca. Kudos dla Was. Słuchajcie, kolejne odcinki podcastu Zdarzyło się w trasie już niedługo i obiecuję, że w wypadku kolejnych rozmów odstęp pomiędzy nagraniem i wypuszczeniem do internetu nie będzie aż tak długi. W wypadku materiału z Michałem Skubidą to trwało miesiąc, dlatego że na tym odcinku testowałem różne programy do montażu i uczyłem się montować, a w międzyczasie miałem całkiem dużo występów wyjazdowych. Nie aż tak dużo jak Skubi, ale jednak sporo. No i jeśli chodzi o Skubiego, możecie zajrzeć na jego social media. Praktycznie codziennie wrzuca tam rolki, na których oczywiście pokazuje swoje sztuczki. Możecie zajrzeć też do mnie. Nazywam się Tomek Biskup. Ja z kolei 2-3 razy w tygodniu wrzucam krótkie nagrania swoich stand-upów.